Halo, halo, dzień dobry. Słuchajcie, jestem w miejscu, w którym zaczynam nagrywać. Jo, fajnie wyglądam, nie? Ale sprawa wygląda następująco. Ponieważ chciałam sobie nakręcić włosy i pomyślałam sobie, że skoro już będę tu siedziała i będę nagrywała te włosy będę sobie nakręcała, to pogadam do Was znowu, nie? A obiecałam wam, obiecałam, nie obiecałam, ale chcieliście posłuchać o tym, jak poznałam swojego męża, więc może się uda. Aczkolwiek moja koncentracja, podzielność uwagi nie jest aż taka duża, żeby robić kilka rzeczy naraz w takim sensie, że mówić. Ja robić to ja mogę wiele rzeczy naraz, ale muszę wtedy być na tych rzeczach skupiona i nie gadać jeszcze o czymś. Ale myślę, że nawijanie włosów, no kurczę. Nawijanie włosów i gadanie to chyba mi pójdzie. I picie herbaty, zobaczymy co wyjdzie. Na dzień dobry, chciałam Wam powiedzieć o wałkach, jakie mam, tak? Ja te wałki teraz włączam właśnie tutaj. Dobra, wiecie co? Tu mam pełno Lego pod kolanami. Pod nogami mam pełno Lego i samochodziki. I dobra, nie? Nie, ale to nie o to chodzi. Mam takie coś, nie wiem, czy wy to widzicie normalnie, czy odwrócone, ale to nie o to chodzi. To się nazywa Babyliss, tak się nazywa. I ja to teraz włączam i te wałeczki mi się grzeją, tak? Wałeczki wyglądają tak. Nie wiem, gdzie mam te spinki od tych wałków, ale zaraz znajdziemy. Wałeczki są takie z taką podziałką. Ta podziałka jest po to, żeby te wałki się grzały, bo tam jest taki metalowy pręt i na to właśnie wchodzi taki wałeczek. One są z wierzchu aksamitne, takie, nie aksamitne, tylko welurowe chyba, tak? Takie mają malutkie włoseczki i to fajnie się trzyma, bo włoski i te wałki się nie zsuwają z włosów i to jest fajne. Używam tego bardzo rzadko, ja to mam. Chyba tutaj już w tym mieszkaniu, ale z 5 lat to mam, a używałam tego z 5 razy. Taka jestem fajna, dostałam to od mojego męża, bo kiedyś mi się zachciało i tak. I teraz normalnie nie mam miejsca, gdzie, żeby to postawić, bo ja tu mam po prostu wszystko. Znaczy nie wszystko, ale tak mało miejsca tu jest tak naprawdę. I co chciałam wam powiedzieć? Chciałam wam powiedzieć jeszcze o workach pod oczami, nie? Ja stale mówię o tych workach, ale nie powiedziałam wam w ostatnim filmiku, że wczoraj wieczorem oglądałam azjatycki cukier. Mi się wyświetlił, nie wiem dlaczego. Może dlatego, że ja gdzieś tam oglądałam kiedyś jogę twarzy, ćwiczenia twarzy, yoga twarzy, czy jakoś tak, coś, nie wiem, bo powiem Wam szczerze, że bardzo wierzę w te ćwiczenia mięśni, ale to jest dla mnie po prostu straszne, żeby to robić i żeby być konsekwentną w tych ćwiczeniach, tak? Czyli systematyczność tutaj, tak jak wszędzie się kłania. Moje brwi są fajne. Wrażenie jest takie, że jedna jest inna i druga jest inna, bo pewnie trochę jest, ale jakiejś takiej wielkiej różnicy nie ma, no może i nie widać. Tak czy inaczej chciałam powiedzieć, że dzisiaj rano wstałam i robiłam sobie takie ćwiczenia, bo ostatnio ona pokazywała, to był chyba jakiś filmik 6 dni temu wstawiony, na dzień wczorajszy, że tu ugniatać, tu jak jest ta kość, tak, to w tym miejscu, na tym ugniatać po kolei te rzeczy i że niby te worki i te doliny łez mają się zmniejszyć. Ja dzisiaj rano to robiłam, bo po prostu było strasznie. Jeśli możecie sobie wyobrazić, że było jeszcze gorzej niż teraz jest. Straszna jestem. Ale tak jest. Dobra. Co chciałam powiedzieć, to tyle, bo patrzeć na siebie nie mogę w tych podglądach. Już nie pomoże puder róż, kiedy dupa stara już. I tak jest. I chciałam Wam powiedzieć o tym, jak poznałam mojego męża. No, aż miło powspominać, jaki to człowiek był piękny i młody. Ale szukam spinek do wałków i grzebienia jakiegoś, nie? I mam. Wałki już się nagrzały prawie, więc mam chyba na najniższą moc. Tak, to chyba wystarczy, co? Tylko też nie chcę, żeby się
Cieplutkie są, ale nie są gorące, więc jeszcze trochę dam na średnią ciepłość, żeby nie były bardzo gorące, bo nie chcemy szkodzić. I tutaj do tych właśnie wałeczków mam takie klipsy, takie. Dobra, i co chciałam Wam powiedzieć, przed chwilą jeszcze coś myślałam, ale nie wiem co. W każdym razie, zanim się te wałki jeszcze nagrzeją, aha, i jeszcze do tych wałków właśnie są takie szpilki, czy się nazywa, czy jakoś tak, nie? Dobra, nie mam gdzie tego postawić, słuchajcie, bo nie mam, ale już mam, tak? Postawiłam sobie na skrzynkę z Lego, a co? I teraz tak, film będzie o wszystkim i o niczym, pewnie, jak zwykle u mnie. Siwe odrosty, no po prostu te odrosty to są po prostu tragedia. Powiem Wam, gdzie są siwe, takie dużo siwe, to mam takie jaśniejsze, gdzie są trochę ciemniejszych, to mam trochę ciemniejsze. Widać to? Może nie widać, dobra, nieważne, bo to nieważne. A, i wiecie co? Dobra, skup się kobieto, bo chcę Wam jeszcze nagrać filmik o surowej diecie, bo mam nowe przemyślenia na temat tej diety, nie? Lubię zakładać nogę na nogę, nie? I żylaki mam, ale lubię zakładać nogę na nogę, także muszę tu sobie usiąść dobrze. Wstrząsnąć olejek i zobaczymy. Troszkę nałożymy tego olejku, nie? Mam suche włosy i chcę je obciąć, tak? Chcę je obciąć. No myślę, że tak powinnam trochę je obciąć, nie? Dzisiaj to mam w ogóle umyte wczoraj wieczorem i poszłam spać i dlatego pomyślałam sobie, że dzisiaj może trochę... Nic na nie nie nałożyłam, zawsze nakładam coś, jakąś odżywkę czy coś, a wczoraj nic, po prostu nic, dlatego dzisiaj damy im trochę olejku, zwłaszcza przed wałkami, to dobrze im to zrobi, myślę. O, jak pachnie ten olejek ślicznie. To jest olejek, słuchajcie. Może... O, trochę włosy mi wychodzą, bo ja wczoraj nawet się nie czesałam po tym kąpieli, nie? Umyłam włosy i zawinęłam w ręcznik i położyłam się w łóżku. Jak już w łóżku leżałam, to tylko ten ręcznik zrzuciłam i poszłam spać. Taka jestem fajna, a co? Zdarza mi się tak czasami, dobra. Wiecie co, żebym to umiała przetłumaczyć, ale... olejek tamanu, ojon oil, jaśmin oil, algae ekstrakt, cokolwiek to nie znaczy, anato oil, ksimenia oil i coś jeszcze, roach oleifera, coś tam. Ja wiem, że tego pewnie nie będziecie widzieć, bo mój ten to nie, ale są takie... Może? A może? Jak się schowam za to? Może? Łap. No nie. Dobra, nie pójdzie. No nie pójdzie. Chciałam Wam pokazać, ale naprawdę fajnie pachnie i właśnie nie natłuszcza, tak? Bo to są chyba takie olejki, które nie dają natłuszczenia, tylko nawilżenie, także jedziemy z koksem. Zwłaszcza na te końce, nie? Bo od skóry to raczej nie. Chociaż powiem Wam szczerze, że tak rzadko tego używam, bo ja właśnie nie jestem tak kosmetyczna, nie? A tyle kosmetyków mam fajnych, a niektórych w ogóle, no, jakieś woski do włosów mam, jakieś olejki fajne mam do włosów, jakieś często gęsto jakieś rzeczy do nabłyszczania, jakieś jedwabie w sprayu, coś tam. Dużo tego mam, ale bardzo rzadko używam, bo ja jestem z tych szybkich, co umyć i związać. I tu właśnie muszę Wam powiedzieć, że bardzo chodzą po mnie myśli, żeby te włosy obciąć, nie? Bo ja kiedyś miałam krótkie włosy, znaczy całe życie miałam długie włosy, a potem przez w takiej, myślę, depresji nie poporodowej, aczkolwiek może tak, która objawiła mi się gdzieś z pół roku po porodzie, jak mama moja już pojechała i musiałam coś zrobić, po prostu sama sobie obcięłam. Poszłam do łazienki, obcięłam włosy, nie? I potem poszłam do fryzjera, żeby mi poprawił. I miałam bardzo króciutkie włosy. I potem przy tych krótkich włosach zostałam bardzo długo. No, z 2 lata miałam krótkie włosy. Potem to już tutaj na YouTubie, jak zaczęłam nagrywać, to zaczęłam zapuszczać te włosy. I tak chyba przez 2 lata, o, widzicie?
zobaczcie, ten olejek sprawia to, że właściwie nie musiałabym ich nawijać. Zobaczcie, jak fajnie wyglądają. Widzicie, jak się tutaj fajnie założyły? I ja ich nie obcinałam już dawno i one po prostu potrzebują obcięcia takiego, wiecie co, żeby tak troszeczkę tak jest, nie? No ale dobra, nie? Miało być o moim mężu. Ale kto chce słuchać o mężu, to pewnie o włosach też. Dobra, zaczynamy o mężu? O mężu i nie mężu? Tutaj mam chyba więcej tego oleju, bo takie fajniejsze są. A z tej strony są takie ciągle suche. Ale dobra, może starczy, żeby później nie było, że są tłuste, nie? Jak mówicie? No, nie lubię takich prostych. Ja nie lubię takich prostych włosów. I wszystko zależy od tego, jak kto mnie widzi. Może więcej światła damy? O, to będzie troszeczkę lepiej, nie wiem. Ogólnie, no. Ogólnie to właśnie jak patrzę na siebie i ja widzę siebie po... elektryzują mi się. Bo tym olejku nie powinny, nie? Ale coś tego jest, dobra. Ogólnie, jak patrzę na siebie i jak ci, którzy mnie oglądają i patrzą na mnie, jak wyglądałam po poście Dąbrowskiej, to jest różnica, nie? A to minęło raptem pół roku i ja wiem o tym, że ja się nagle w pół roku jakoś strasznie nie zestarzałam. Ale buzia wyglądała dużo, dużo bardziej korzystnie. Fakt, że ja przytyłam, nie? To chyba widać, bo po prostu widać, nie? Zwłaszcza jak te filmiki tam gdzieś mi się tak jest, to jak patrzę na te zdjęcia, które są tam ustawione, bo ja tam tych filmików nie oglądam, no bo przecież nie będę swoich filmików oglądała w kółko, to widzę różnicę, że ja faktycznie wyglądam inaczej, nie? W sensie, że tam było ładniej. Ja wiem, że latem może też się troszeczkę fajniej wygląda, ale wydaje mi się, że dieta ma bardzo duże znaczenie. Znaczy nie wydaje mi się, jestem o tym przekonana, że dieta ma bardzo duże znaczenie i o tym nagram Wam jeszcze jeden filmik, co ja myślę właśnie o tej surowej diecie, o diecie paleo, o... No, tak. A dzisiaj ciśnie mi się na język, żeby już teraz o tym mówić, ale dzisiaj postanowiłam, że przy włosach to nie będę mówić o diecie, tylko będę mówić o tym, jak poznałam męża mojego. Więc zaczynajmy. A ja będę kręcić włoski. Olejek zamykam. I... Dawno, dawno temu, bo z moim mężem po ślubie jesteśmy już 13 lat, bo ślub braliśmy w roku 2004, poznaliśmy się z moim mężem w 2000, wtedy by wychodziło trzecim. Tak. W 2003 może znałam go troszeczkę wcześniej, ale powiem Wam, o co chodzi, bo tak. Ja pracowałam we winiarni. No już nie będę Wam opowiadać dalej, gdzie pracowałam jeszcze, ale pracowałam, mojego męża poznałam we winiarni i tam w tej winiarni przychodzili. Ja tam pracowałam tak, że miałam... ja tam byłam kucharzem od wszystkiego. Od planowania, może nie tyle od planowania, bo tam miałam mojego zwierzchnika od planowania i on tam robił te zamówienia i te wszystkie takie organizacyjne sprawy w sensie imprez, tak? Bo tam robiliśmy takie imprezy, takie trochę posz imprezy, muszę Wam powiedzieć. W sensie takim, że tam jakieś firmy różne i zagraniczne nawet też przyjeżdżały, robiły sobie takie tam bankiety, nie? No i na tych bankietach, przepraszam bardzo, zaraz Was normalnie zrzucę, a może i nie, dobra, na tych bankietach, nie na bankietach, na bankietach nie poznałam mojego męża, bo on pracował w telekomunikacji, ale my tam, dobra, bo ja muszę to trochę grubiej wsiąść sobie chyba, bo tu jest za cienko.
To jeszcze sobie dam tu. Ja tam pracowałam w weekendy u góry w tej kuchni. Robiliśmy właśnie te bankiety i tam byłam głównym i jedynym szefem, kucharzem. I tam była też winiarnia, w sensie w dni tygodnia i w weekendy też była otwarta w takiej piwnicy. Bardzo tam fajnie było, była otwarta winiarnia dla ludzi, takich jak pub, coś jak pub, nie? W ten sposób. A u góry na piętrze mieliśmy, to było w dworze mieszczańskim w Toruniu, mieliśmy tam, bo i tak dawno nie nawijałam, już teraz nie wiem, w którą stronę to się zakładało, bo jedna strona jest dłuższa, druga jest krótsza i chyba w tą stronę powinnam założyć. No. To tak mniej więcej, bo to długie włosy, to wiecie co, chodzi bardziej o ten koniec, żeby się zawinął, a nie o resztę. No i tam ja w tygodniu pracowałam centralnie na dole, w sensie tak mówiliśmy, na dole w sensie za barem tam, w tej winiarni. Tam przychodzili różni ludzie, tam przychodziło bardzo dużo ludzi i tam poznałam bardzo, bardzo wiele osób i tam ja miałam już lat... 29 pewnie, nie? Gdzieś jakoś tak poznałam mojego męża? 29? 30 my brali ślub? 29 chyba miałam rocznikowo, to braliśmy ślub? 30? Nie, 30 braliśmy ślub. 29 go poznałam, 30 braliśmy ślub, a 31 zaszłam w ciążę, a 32 urodziłam pierwsze dziecko. Tak, tak to było. No, wszystko... z datami Wam podałam. Tak czy inaczej, przychodzili tam różni ludzie i powiem Wam szczerze, raczej jak to w winiarni u góry był jeszcze taki hotel i tam też dużo ludzi przyjeżdżało na jakieś szkolenia i tam mieli wynajmowane pokoje w tym hotelu i na dół przychodzili na wino, no i przychodzili faceci, nie? Tacy faceci, wiecie co, nie? Różni, powiem Wam szczerze, że przychodzili też żonaci faceci i po prostu szczerzyli zęby na mnie, a ja sobie myślałam, często gęsto jako człowiek pracujący za barem, to po prostu nie chciałam być zgryźliwa i powiedzieć bujaj wory, no to był klient, nie? Oczywiście, że nie musiałam go obsługiwać w sensie prywatnym, ale no, ale to był klient, tak? W każdym bądź razie, tak sobie pomyślałam, no żona w domu z małym dzieckiem, a on przychodzi i mówi mi, że się nie dogaduje z żoną, ale dobra, nie? Bo to nie o tym miało być. W każdym bądź razie dużo takich, dlatego praca za barem nigdy mi nie służyła za bardzo, bo ja centralnie, najzwyczajniej w świecie, ja się wstydziłam. Ja nie lubiłam tak z facetami, tak jest, nie? Rozmawiać. Dlatego jak przychodzili ci wszyscy ludzie, faceci i próbowali mnie w jakiś sposób, wiecie co, zagadywać, to ja się tak jakoś kryłam, nie? Tak urobiłam uniki i pewnie ja nigdy nie byłam urodzoną barmanką, bo ja właśnie gdybym była, to bym wysłuchiwała i pewnie bym zarabiała na tym drugą pensję, bo jakbym umiała dobrze zagadać, to wtedy zostawiali napiwki, nie? A ja zawsze unikałam kontaktu jakiegoś, poza tym, że musiałam komuś coś podać, nie? I w sensie takim, że ja unikałam takich ludzi, którzy, nie wiem jak to nawijać, bo nie chcę też za dużo tych wałków, ale dobra, unikałam ludzi tych, którzy mnie zaczepiali, tak? Czyli takich, którzy byli, patrzyli na mnie jakoś, tak, to ja takich ludzi nie lubiłam. I, ale byli też pomiędzy i właśnie taką grupkę przyjaciół tam miałam i ja widziałam, że większość tych facetów z tej naszej grupki przyjaciół to jednak... patrzyła na mnie trochę tak, wiecie co, nie, z nadzieją, no bo byłam fajna, w sensie nie za młoda, bo już koło 30, ale ciągle wolna, więc każdy mógł sobie na mnie tam swobodnie patrzeć i mnie zagadywać, a po trzecie byłam na tyle właśnie skromna, że
Myślę, że ludzie nie myśleli sobie, że jestem jakaś, wiecie co, z zadartym nosem. I takim sposobem poznałam tam dużo wspaniałych ludzi. I my tam robiliśmy sobie takie, grupka takich przyjaciół, robiliśmy sobie takie spotkania, że spotykaliśmy się od czasu do czasu w domu prywatnie u kogoś i ten ktoś gotował obiad. I wszyscy się przychodzili na obiad, takie niedzielne obiadki robiliśmy sobie. I ja chodziłam na te obiadki do innych. Taki był Zbyszek fajny, który tak fajnie gotował, on fajnie gotował, no i ze Zbyszkiem trochę tam żeśmy bliżej sobie trochę gadali, ale jakoś nam nie wyszło. W każdym bądź razie w międzyczasie przychodził też brat mojego męża, ale brat mojego męża był bardzo, no że tak powiem, odstający od tej grupy, bo przede wszystkim nie był starym kawalerem, tylko młody, bo mój brat mojego męża jest jeszcze młodszy od mojego męża, a mój mąż jest młodszy ode mnie, więc taki troszkę młody gościu. Bardzo sympatyczny, w sensie takim, że uśmiechnięty. On się non-stop uśmiecha. On po prostu ma coś takiego, że on ma jak mój Jasiu jest. Tak. Mój Jasiulek jest taki jak wujek Paweł, którego pozdrawiam, jeśli ogląda, ale na pewno nie ogląda. Tak czy inaczej, to właśnie wujek Paweł jest bardzo, bardzo taki... dołeczki w policzkach i oczka mu się śmieją i po prostu on na uśmiech to załatwi połowę rzeczy w życiu. I taki jest właśnie mój Jasiu i bardzo mnie ten jego uśmiech, muszę wam powiedzieć, bardzo, jak się mówi, nie kokietował, tylko onieśmielał, o, to jest dobre słowo, onieśmielał. Jak on się na mnie patrzył, to ja czułam, że tam byłam chyba bordowa, nie? Bo ja taka byłam. Znaczy może teraz to już wiecie, co nie jest ta stara baba, jestem i już pewnie bym nie reagowała na jakieś takie uśmiechy. Nie wiem zresztą, jak ja bym reagowała, bo ja tyle lat jestem w domu, że... To nie chodzi, czy jestem w domu, czy nie w domu, bo po prostu już wiecie co, to już teraz to tak się nie myśli, nie? Po prostu człowiek jest sobą i nie myśli o tym, co by tam tak jest. No nieważne, w każdym razie ten brat mojego męża przychodził jako pierwszy, ale wiedziałam, że ma narzeczoną, nie? Więc w ogóle spokój, ślub miał być i coś tam, bo my tam sobie gadaliśmy i ten brat mojego męża nie przychodził na te spotkania jedzeniowe, bo on przyjeżdżał tylko na weekendy do szkoły. I jak my robiliśmy te spotkania w soboty, czy tam w niedzielę wieczorem, to on już pewnie jechał do domu, nie? Bo on pracował, a oprócz tego się uczył. I któregoś razu przyszedł też mój mąż. Jak się potem okazało, to brat mojego męża mówi, że tam fajna dziewczyna jest, nie? No i ten mój mąż przyszedł tam, ale oczywiście mój mąż jest, był i jest bardzo nieśmiały. W sensie on jest śmiały, ale nie do tego, żeby zagadywać kobiety, dziewczyny, nie? Taki pod kątem kontaktów damsko-męskich nieśmiały. No i co? No i oczywiście na początku myślę sobie, a tam taki gościu, nie? Nie brałam pod uwagę. Podobało mi się bardzo w nim to, że był nieśmiały, że był cichy. Ja nigdy nie lubiłam takich lovelasów, wiecie co, nie? Przystojnych. Nie lubiłam. Podobali mi się, bo komu się nie podoba jakiś fajny, przystojny, w ogóle nażelowany, coś tam, jakiś gościu. Każdemu się pewnie podoba i szybciej wpadnie w oko taki gościu, niż jakiś tam, nie wiem, łysiejący, mój łysiejący. O Boże, normalnie spadł mi grzebień. No i słuchajcie, no i właśnie ja... muszę tu zamknąć okno, bo mi wiatr wieje, bo jest przeciąg gdzieś na dole. W każdym bądź razie zwróciło to moją uwagę na niego, nie? Oczywiście, że tak, bo przecież jeśli ktoś nie zwracał na mnie uwagi, no to ja zwracałam uwagę na niego, nie? Ale co, ja ci się nie podobam? No, tak coś było w ten deseń, nie? Ze mną. No bo ja jak zwykle interesowały mnie rzeczy niemożliwe, tak? Czyli jak ktoś na mnie nie patrzył, to ja musiałam
pokokietować. I tak się zaczęło chyba. Były różne imprezy. My tam sobie robiliśmy śledziki. A propos śledzika, to chyba dzisiaj, tak? Ostatni luty? To jakoś tak jest, nie? Ja nie z tych tematów. Tutaj w Anglii to takie rzeczy... Znaczy, mimo że nie tyle w Anglii, tylko po prostu ja jako kobieta, matka i kucharka, to ja siedzę w domu, jakimiś takimi rzeczami się nie zajmuję, ale może jeszcze kiedyś będę, w sensie, że może dorosnę do imprez, bo teraz jak dzieci i tu nie ma rodziców, nie ma kto zostać z tymi dziećmi, to my od imprez żeśmy się tak odzwyczaili, że po prostu no, siedzę w domu i nie wiem, kiedy jaka impreza jest. Tak czy inaczej, dokańczając temat, to... O, szpilkę trzeba włożyć, ale to chyba nie ta szpilka. Bo tu ciasno wchodzi. Może to była ta... Bo te szpilki mają różne końce. Tu była chyba z niebieskim szpilka. O, chyba tak. Teraz ta siedzi. I co? Dokańczając temat, może dokończę, może nie, że... No i my, ten mąż mój przychodził, były imprezy, on przychodził do mnie, ja na tych imprezach nie byłam jako impreza, tylko ja byłam za barem tam, tak, i podawałam im wszystko, co to chcieli, no i piwko, przychodził mój mąż, jeszcze nie narzeczony, przychodził mi, o Jezus, przychodził ten gościu, po piwko i patrzył na mnie, ale nie uśmiechał się do mnie, oczka puszczał, oczka, no i puścił oczko, wziął piwo i poszedł, dobra, na razie, nie? I powiem Wam, że nie byłam jakoś specjalnie zainteresowana, ale w sensie takim, że wow, podoba mi się, nie, tak nie było, pomyślałam sobie, ciekawy gościu, uczył się, chodził na studia, więc ja tylko po ekonomiku, to ja w ogóle myślałam, no gdzie ja tam, nie, w ogóle pracująca za barem, taka, jak to ja Wam mówiłam, zawsze miałam o sobie bardzo niskie mniemanie, bardzo, 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 więc myślę sobie, no gdzie ja tam, nie, taki gościu, ale dlaczego by nie, bo w ogóle nie chodziło mi o jakieś... związki poważne wtedy, tylko o takie udowodnienie, że takiego właśnie nieśmiałego gościa też jestem w stanie, jak się mówi, ośmielić. Wiecie, o co chodzi, nie? I no i ten gościu, on, no myślę, że on też wyrażał jakieś tam zainteresowanie, bo pewnie wyrażał. W każdym razie pojawiał się częściej tam u nas, w tym barze. Czasem było jeszcze, z racji tego, że on się uczył, no i jestem, nie, piękna, ale nie szkodzi, chwilę posiedzimy, aż tak ostygną te wałeczki, tu wyłączam i jeszcze mi 6 tych wałeczków zostało, ale nie chcę gęsto zawijać, żeby nie było za bardzo, za dużo tych loczków, tylko tak parę, nie, zobaczymy, co z tego wyjdzie, tak dawno nie nawijałam włosów, że obawiam się, że będę się czuła dziwnie w takiej fryzurze, ale podejrzewam, że i tak je zwiążę. Ale troszeczkę będę, może tu powinnam tak podnieść trochę, ale jak? Może na taką szpilkę? Zobaczymy. I się skupię zaraz na dalszej opowieści, tego, na tej mojej opowieści dalszej, nie? A dobra, niech już tak będzie, jak jest, nie? Tak to będzie. No i było tak, że w którymś tam, wydaje mi się, że im bardziej zaczynaliśmy się poznawać i lubić, bo jak nie było tam klientów za barem czy coś, to ja czasem przychodziłam w trakcie posiedzenia z nimi do ich stolika i tam sobie zgadaliśmy troszkę, także... W trakcie tego, jak żeśmy się zaczynali poznawać, to też gdzieś tam różne tematy przy tym piwku gdzieś tam były i czasem sobie myślałam, mówię, kurde, gościu, z jakiego ty świata jesteś, w takim sensie, że ja byłam zawsze bardziej wyluzowana i zawsze bardziej optymistyczna i bardziej taka, a spoko, będzie dobrze, nie? Taka luźna,
A on był bardzo zawsze poważny. Oj, on był zawsze bardzo poważny. I czasem sobie myślę, no dobra, nie, ale jak tak czasami koło niego usiadłam i pamiętam, że bardzo mi się podobały jego dłonie, bo miał takie fajne, delikatne dłonie i takie owłosione, takie już tutaj miał takie włoseczki i latem jak przychodził, to całe przedramiona miał takie ślicznie owłosione i tak mi się zawsze podobały, bo one się tak fajnie układały, te włoseczki. Ja lubię włoseczki u faceta. Co prawda mógłby mieć jeszcze na głowie trochę więcej, ale nie ma. No ale dobra, nie mamy wszystkiego, co chcemy, więc cieszmy się tym, co mamy. Nieważne, w każdym razie jakieś takie, nie takie ogólne i na pierwszy rzut oka wow, tylko takie szczegóły mi w nim pociągały właśnie, że był wysoki, że dużo wyższy ode mnie i on był taki, wydaje mi się, że teraz jest taki drobniejszy. A kiedyś taki był duży, nie żeby się starzał, ale on chyba faktycznie kiedyś był. No, mi się wydaje, że teraz waży chyba 87, a kiedyś ważył nawet 95, więc troszeczkę był potężniejszy i miał też więcej ćwiczył, bo on jak chodził do szkoły, to ćwiczył tam siatkówkę, coś tam mówił, więc troszeczkę gdzieś tam był bardziej wysportowany. A teraz, no, dupa siaty, ale to co, nie ma się co dziwić, ja też trochę inaczej wyglądałam, nie? W każdym bądź razie ma mój mąż 1,88 m wzrostu i mimo wszystko właśnie robił wrażenie, tak? Jeszcze miał 90, powiedzmy 5 kilo, gdzie nigdy nie miał brzuszka i on do dzisiaj nie ma brzuszka, bo on jest tak jakoś, funkcjonuje, jestem godna podziwu, że on cały czas... Powiem Wam szczerze, jeszcze ma ślubny garnitur i w ten garnitur, w te spodnie od garnituru on centralnie wchodzi, zapina i jest taki, jak był kiedyś, więc w ogóle super, nie? I nie, żeby on jakoś ćwiczył, bo on jest ostatni do ćwiczeń, on po prostu jest ostatni do ćwiczeń, ale taką ma przemianę materii chyba i tak to wszystko w nim dobrze działa, że po prostu, że po prostu się ciało nie zmienia i myślę, że to jest cudowne. Ja bardzo bym chciała, żeby tak było, ale tu nie o tym. Więc bardzo mi się podobało właśnie to, nogi miał takie uda. On do dzisiaj ma potężne uda w porównaniu do innych facetów. Jak latem w spodenkach chodzą, to mój mąż ma takie łydy grube. I muszę Wam powiedzieć, że jak idzie kupować jakieś spodnie, to bardzo często w udach ma za ciasne. Więc jest taki, a teraz i tak właśnie mówię, że gdzieś tam chyba troszeczkę schudł, a kiedyś jak grał więcej właśnie w te piłki, nie piłki, to był jeszcze bardziej chyba właśnie potężny w udach, tak mi się przynajmniej wydaje. Także jak usiadłam koło niego, to moja nóżka była taka malutka, taka szczupła i taka myślę sobie, ale kurde, fajnie, bo taka bym się czuła, taka. Bo ja zawsze czułam się za duża, tak miałam wpojone, wiecie o tym, zawsze miałam wpojone, że czułam się za duża, coś tam, a przy nim czułam się taka, mówię, kurczę, jak tak fajnie, nie? No tak, mówię, kurczę, jak to fajnie, tak przy nim, tak fajnie. No i słuchajcie, było takie ciepełko od niego czuć, takie coś. Właśnie te feromony zaczynały chyba latać. I było spotkanie u jednego z kolegów, i pamiętam, tam pierwszy raz koło niego siedziałam na kanapie. I tak jak koło niego usiadłam, i tak się tak przytuliłam, i tak też mówię: kurczę, normalnie mogłabym mu usiąść na te kolana, i wcale nie czułabym się jakaś wielka, bo powiem Wam szczerze, że często. Kręcili się koło mnie faceci jacyś tacy, którzy nie wiem, albo byli tacy jak ja, albo tylko niewiele wyżsi. Ja sobie myślę, no w ogóle czuję się jak słonica przy tobie normalnie, nie? Bo ja w mojej głowie miałam zakodowane, że ja jestem za duża. I do tego, jak miałam jakiegoś chłopka, w sensie no znajomego, który był ode mnie tylko troszeczkę wyższy i jakiś szczupły, no to ja w ogóle sobie myślę, kurde, czuję się okropnie, nie? A przy moim mężu czułam się taka fajna. I myślę sobie, no dobra, nie? I tych feromonów robiło się coraz więcej. Coraz więcej, coraz więcej. I myślę sobie, kurczę. Poszliśmy na tą imprezę tam, siedziałam tam i tam troszkę z nim gadałam. Pamiętam, że na tą imprezę przyszedł po mnie jakiś inny kolega i z nim poszłam na tą imprezę, czy dwóch nawet po mnie przyszło, ale wracałam już z moim teraźniejszym mężem z tej imprezy. W takim sensie, że my żeśmy sobie tam pogadali, po drodze żeśmy sobie pogadali. Pamiętam, że po drodze, jak szliśmy, to taki utkwił mi moment w głowie, że
że zimno, bo to była zima wtedy i my byliśmy tacy oburdani, w sensie w jakieś płaszcze, coś tam. I mój mąż, nie pamiętam, chyba w rękawiczkach byliśmy jakoś, tak? Czy ja włożyłam rękę do jego kieszeni, coś tam? Pamiętam, że złapałam go za rękę i poczułam, tak sobie myślę, kurczę, ale fajna ręka, no taka, tak jakbym złapała swoją drugą rękę. I sobie myślę, taka w sam raz, taka nie za duża, nie za mała, taka pasująca do tej mojej dłoni idealnie. I sobie myślę, kurczę, jak fajnie. Potem pamiętam, że rozmawialiśmy o czymś i on mówił, że uwielbia plaże, słońce i się opalać. Ja sobie myślę, naprawdę? A mówię, no niemożliwe, nie? I słuchajcie, gdzieś wcześniej był jakiś tam kolega mój, który w ogóle nie lubił morza, tylko lubił góry i on nawet latem i zimą ciągle jeździł tylko w góry. A tutaj już była opcja, że zimą powiedzmy góry, ale latem to morze i to morze. Jak on powiedział mi, że lubi morze i w ogóle, to ja sobie myślę, normalnie kolejny plus, chłopaku, dla ciebie. No i pamiętam, że odprowadził mnie chyba pod klatkę schodową, bo ja wtedy pamiętam, że mieszkałam w bloku i on mnie tam odprowadził, no i mnie przytulił. Oczywiście żadnych buziaków nie było, bo ja przecież, no w ogóle jak, na pierwszej randce buziaka, nie? Ale mnie tak przytulił, bo było zimno i tak mnie przytulił i tak mnie objął ramionami. Ja sobie wtedy pomyślałam, tak, ja jestem twoją drugą połówką, bo ja pasuję do ciebie po prostu idealnie. I wtedy kolejne jakieś feromony, wtedy zaczęło się iskrzyć i myślę sobie, No i on chyba też tak sobie pomyślał, bo pamiętam, że zaczął mnie wtedy odwiedzać już indywidualnie, że tak powiem, w mojej winiarni, w tygodniu wieczorami do mnie przychodził, mimo to, że rano wstawał do pracy, a w weekend jeździł do szkoły i musiał się uczyć, no to wiecie, jak jest, nie? Przychodził do mnie. No i myślę sobie, tak przychodził, przychodził i robiliśmy, w moim domu trafiła impreza. W moim domu trafiła impreza. I robiłam dla chłopaków. Ja nie pamiętam, ilu ich tam wtedy było, ale może 8, może 10. Samych facetów, różnych wiekowo. Jeden może miał nawet koło 60. Różnych, bardzo różnych. Tacy po prostu przyjaciele i bardzo fajnie się ze sobą, dogadywaliśmy, bo to była bardzo fajna paczka, bardzo fajni ludzie, bardzo fajni ludzie. I bardzo fajnie nam się razem spotykało. No i ja wtedy robiłam makaron, swojskiej roboty makaron i spaghetti bolognese było. Taki makaron długi, takie wstążki grubsze i sos boloński do tego był. Oczywiście od podstaw robiony przeze mnie, po sam koniec. No i chłopaki przyszli do mnie na obiad. Ja tego obiadu nagotowałam cały gar, także mówię, no jak przyjdzie tyle chłopstwa, to żeby każdy mógł się najeść do syta. Ja wtedy oczywiście też nie byłam na żadnej diecie, bo jak ja pracowałam tak dużo, to ja wtedy po prostu jadłam wszystko to, co chciałam i to było fajne, ale nie o to chodzi. W każdym razie jadłam razem z nimi. No i myślę, że tak, mój mąż uwielbia makaron do dzisiaj i ja na ten makaron go chyba po prostu złapałam. To taki był kolejny pewnie plus taki, bo jak później się okazało, to mój mąż szukał dziewczyny, która no podobałaby mu się, która byłaby rodzinna, która nie wywyższałaby się. I która by właśnie była taka rodzinna, czyli gotowanie, coś tam, takiej szukał żony po prostu dla siebie. Mój mąż jest rok ode mnie młodszy, więc jakiejś takiej wielkiej różnicy tam między nami nie ma. W każdym bądź razie tak, od tamtej pory ja pamiętam, że wszyscy poszli już do domu, a on został u mnie jeszcze troszeczkę. Troszeczkę, w sensie takim, że troszeczkę tak, nie że na noc i że coś tam między nami było, nie, nie. Ale może wtedy już pamiętam, że może jakieś pierwsze buziaki były. W każdym bądź razie w końcu jakoś tam poszedł do domu, bo to była niedziela, w poniedziałek do pracy rano, więc nie było to długo. Długo u mnie nie siedział, poszedł do domku. I to też mi się spodobało właśnie bardzo to, że on w ogóle nie nalegał na to, jak większość facetów, która przychodziła do mnie do baru, to ja to po prostu czułam, że jak tylko bym powiedziała okej, i bym się uśmiechnęła, to gotowi byliby
zaciągnąć mnie do łóżka, do swojego hotelu i zapomnieć o swoich żonach i czy tam nie żonach, bo nie wszyscy byli żonaci, ale tacy niestety byli, także facet na delegacji to no ja mam swoje zdanie na ten temat z racji właśnie tej drugiej strony, jeśli ktoś mówi, że mój mąż to na pewno nie, to ja myślę, że jak facet wyjeżdża na delegację, to różnie może to być, ale to nie o tym tutaj chodzi, bo na przykład mojemu mężowi ufam bezgranicznie, dlatego być może właśnie, że to on mnie nie kokietował, że to ja musiałam go zdobyć, ale też wiadomo, że czasem jest tak, że na przykład może być jeszcze jedna taka jak ja, która będzie go kokietowała i da się, ale my akurat z mężem właśnie to jest to, że człowiek chyba mierzy swoją własną miarą i ja mojemu mężowi ufam bezgranicznie i on ufa mi bezgranicznie i to jest właśnie to, że pewnie mimo wszystko jesteśmy razem, bo to nie jest tak, że my dogadujemy się w każdym temacie, że nigdy się nie sprzeczamy, tym bardziej, że mój mąż jest bardzo nerwowy i wybuchowy i widzicie, wydaje mi się, dlatego, że jest to taka prawdziwa miłość, taka druga połówka, że znaleźliśmy się, to my nigdy, bardzo często, kiedyś zwłaszcza, jak ja nie pracowałam nad sobą i nie próbowałam zrozumieć, to często żeśmy się kłócili, no ja odpyskowywałam. W tej chwili jest tak, że obydwoje żeśmy się nauczyli, że wtedy, kiedy mamy jakieś emocje, to po prostu staramy się może nie tyle nie rozmawiać ze sobą, co unikamy się, mój mąż idzie sobie poczytać książkę, coś tam. Po prostu nauczyliśmy się, że jak ja coś burknę, to mój mąż wie, że ja akurat nie jestem w sosie i on sobie idzie, poczyta sobie książkę i poczeka, aż ja się sama odezwę, jak mi złość w minie i w ten sposób się nauczyliśmy dogadywać, że my się prawie nie kłócimy. Mamy różne zdania na tematy różne. Mój mąż często nie robi tak, jak ja bym chciała, w sensie nie tyle, że nie robi, jak ja bym chciała, tylko nie jest opanowany, nie jest opanowany w swoich emocjach tak, jak ja bym chciała, żeby on był, bo ja bym chciała, żeby on był jeszcze bardziej opanowany niż ja. I mnie już bardzo rzadko, zwłaszcza wiecie, na dzieci, coś tam, ale faceci troszeczkę może inaczej. Niemniej jednak ja pracując nad sobą jestem w stanie to zrozumieć i mamy różne zdania, ale mimo wszystko jesteśmy tak długo ze sobą i ani jedno, ani drugie nie wyobraża sobie życia bez tej drugiej osoby, bo po prostu, bo my jesteśmy całością, my jesteśmy jednością, więc w ogóle nie ma takiej opcji, żeby, my jesteśmy jak bliźniaki normalnie, nie? My jesteśmy jak bliźniaki, że często się, kto się czubi, ten się lubi, ale życia bez siebie tak na dobrą sprawę sobie nie wyobrażamy i to myślę jest wynik tego, że właśnie mimo to, że żeśmy spotkali, może dlatego, że żeśmy się spotkali dość późno, żebyśmy dojrzali i muszę Wam właśnie powiedzieć, że takie pierwsze jakieś takie iskierki to był właśnie kwiecień, było jeszcze zimno, a kochani, w lipcu chyba jakoś już podjęliśmy decyzję, czerwiec, lipiec już mieliśmy decyzję o tym, że będziemy mieć ślub. I zaczęliśmy ten ślub jakby już planować, to, że będziemy mieć piątkę dzieci, bo chcieliśmy, bo kochaliśmy się tak właśnie nie zauroczeniem, tylko taką głębszą miłością, wydaje mi się, od samego początku, właśnie pewnie dlatego, że tak jak mówię, nie byłam zauroczona jego wyglądem i w ogóle, tylko byłam zauroczona jego wnętrzem, ciałem, sposobem bycia, no wszystko, wszystko, mówię, muszę Wam powiedzieć, że wszystko, nawet zapach gra rolę, bo pamiętam, że gdzieś tam, czy latem, czy coś, jak był spocony, to myślę sobie, kurczę, ten jego zapach nawet mi nie przeszkadza, wręcz jest dla mnie czymś, co nie to, żebym lubiła, ale
porównując na przykład jakieś wcześniejsze znajomości, to gdzieś tam sobie myślałam, kurde, spocił się, jak on wygląda. I takie rzeczy widziałam, a u mojego męża ja tego nie widziałam, u mojego narzeczonego wtedy, nie? Także no, w następnym roku, 7, 8, czyli 7 sierpnia wzięliśmy ślub, czyli tak półtorej roku mniej więcej, żeśmy się znali, wzięliśmy ślub. Po ślubie wyjechaliśmy tutaj i po kilku miesiącach zaszłam w ciążę. Też nie mieliśmy takiego plana, ale moje hormony tak działały, że ja wiem, Misiek, po prostu nie ma takiej opcji. Ja mam 30 lat, ja potrzebuję zajść w ciążę, bo po prostu czuję, że chcę, że nie ma sensu dłużej czekać. No i mimo to, że właśnie niczego się nie dorobiliśmy tutaj, to dzieci pojawiły się i pewnie tak było nam pisane i teraz jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Ale najważniejsze jest to, że jesteśmy razem i najważniejsze jest to, że jesteśmy zdrowi. Jak ja czasem sobie patrzę na moje chłopaki, to myślę sobie, Panie Boże, jestem najszczęśliwsza na świecie, że moje dzieci są zdrowe, że my jesteśmy zdrowi. To jest najważniejsze na świecie i jakieś takie, wydaje mi się, niedogadywanie z drugą osobą, nierozumienie tej drugiej osoby, brak właśnie tej wyrozumiałości i właśnie zrozumienia i odpuszczania, tak? Czyli tego zrozumienia, że ktoś może mieć inne zdanie, że coś tam, a jednocześnie nie tak, że poddajesz się i w ogóle nic, nie masz swojego zdania, bo to też nie o to chodzi, ale takie właśnie obopólne zrozumienie chyba wynika właśnie z tego, że z tej dojrzałej takiej miłości, tak mi się wydaje, nie wiem, takie mam wrażenie, jestem bardzo, bardzo szczęśliwa, że mam taką rodzinę, a nie inną, że mam takiego męża, a nie innego i cieszę się bardzo, że mimo to, że miałam wcześniej narzeczonego i to o tym Wam już mówiłam, że miałam gdzieś tam jakichś chłopaków, takich chłopaków, wiecie co, że gdzieś ktoś się koło mnie kręcił, to gdzieś wewnątrz mnie było właśnie to coś, co mówiło mi, że to nie tamci, a jak spojrzałam, spotkałam mojego męża i się przytuliłam do niego, to wtedy wiedziałam, że to jest ten i żaden inny. Tak, pamiętam mojego narzeczonego, miałam pierścionek zaręczynowy, coś tam i już miał być ślub, ale ja tego nie czułam. Ja pytałam się moje znajome, ja mówię, no ale jak? Jak to jest? Czy ja mam taką niepewność czuć? A dziewczyny mówiły, słuchajcie mi tak. No, no co, no to wzięłam ślub, no co, dziewczyny brały ślub i wszystkie już koleżanki wzięły ślub, no to ja też wzięłam ślub, nie? Ja sobie myślę, no w ogóle jak tak się bierze ślub? W sensie, coś jest nie tak i tak bardzo narastała we mnie ta niepewność, a wręcz pewność, że ja tego nie chcę, że ja te zaręczyny zerwałam. Mój narzeczony był załamany, bo on był we mnie zakochany, a może raczej nie był zakochany, bo wydaje mi się, że ja bym nie była dla niego dobrą żoną, dlatego, że ja go po prostu nie kochałam. Nie kochałam go taką miłością, jaką pokochałam mojego męża. I właśnie wtedy, jak spotkałam później mojego męża, to pomyślałam sobie, ha, teraz to ja wiem, co trzeba czuć, jak człowiek idzie do ślubu. I trzeba czuć. W dzień, kiedy człowiek idzie do ślubu i całą... Wiadomo, że nie wiadomo, co będzie później. Ja też jeszcze nie wiem, co będzie później. Nie wiem. Może gdzieś coś się jeszcze wydarzy, aczkolwiek jestem na tyle świadoma, rozumna i myślę inteligentna, że będę starała się, żeby nasz związek był, a nie żeby z byle powodu się rozchodzić. Ja myślę, że warto walczyć i warto się uczyć, dokształcać, rozmawiać i starać się za wszelką cenę pomagać tej drugiej osobie, rozumieć tą drugą osobę, żeby ten związek przetrwał, bo żaden sukces jest rozejść się. To jest żadne osiągnięcie. To jest wygodne. Rozejść się, koniec, nie ma nas. Ale prawdziwym sukcesem jest utrzymanie takiego związku w dobrej relacji, w przyjacielskiej relacji i tak dalej, szacunek i te wszystkie inne wartości, które składają się na prawdziwe małżeństwo. Mam nadzieję, że moje małżeństwo będzie takie, jak sobie kiedyś wymarzyłam, że z moim staruszkiem będę szła
Stara, uśmiechnięta, z takimi szczęśliwymi, starymi zmarszczkami, będziemy szli za rączkę i będziemy na siebie patrzeć, i ciągle będziemy się sobie podobać, i ciągle będziemy się kochać. Takie moje małżeństwo sobie wymarzyłam i myślę, że za wszelką cenę będę się starała do tego, żeby właśnie tak się skończyło. A że jestem uparta, bo ja jestem bykiem i jestem uparta w dążeniu do celu. To mam nadzieję, że dotrę tam, co kiedyś sobie wymarzyłam, i tego Wam bardzo, bardzo życzę, że jeśli macie jakieś złości na swojego partnera, partnerkę, to zastanówcie się, czy to jest na pewno jego wina, czy gdzieś, bo mnie się wydaje, że wina sporów zawsze leży po środku i człowiek nie powinien zmieniać tej drugiej osoby, tylko powinien zacząć od siebie. Powinien być bardziej wyrozumiały i pamiętajcie o tym, że jeśli będziemy doceniać tą drugą osobę, właśnie traktujcie drugą osobę dokładnie tak, jakbyście chcieli być sami traktowani. Czyli doceniajcie, uśmiechajcie się do tej drugiej osoby, mówcie do niej miło, doceniajcie każdą rzecz, którą zrobią, a jeśli im coś nie wyjdzie, to udawajcie, że tego może nie widzieliście, tak? Czyli dokładnie, traktujcie drugą osobę tak, jakbyście chcieli być sami traktowani i myślcie o drugiej osobie tak, jakbyście chcieli, żeby o was myślano. Czyli jak ja mam zaufanie do siebie, że ja nie spoglądam na drugiego faceta, to takie same zaufanie mam do mojego męża, że on nie spogląda na inne kobiety. Nie jestem zazdrosna. I na każdej innej płaszczyźnie. Ja wiem, że go kocham. Nawet wtedy, kiedy mam muchy w nosie i warknę coś, bo takie dni też mam, to ja wiem, że go kocham. I wtedy, kiedy on jest nie w sosie, to ja wiem, że on jest w niesosie, ale nie buduję w sobie, że w ogóle on mnie nie kocha albo ja mu się nie podobam. Nie, bo ja wiem, że mimo wszystko ja jego kocham i tak samo wierzę, że mimo wszystko on mnie kocha. I tym sposobem właśnie trwamy i oby tak było na wieki wieków, i tego samego Wam życzę, żebyście zawsze, ale to zawsze byli szczęśliwi w swoich związkach. A teraz idziemy rozwiązywać włosy. To będzie długi film, ale skoro już się nakręciłam, to Wam pokażę, co z tego wyjdzie, nie? Z prędzynki. Szybciorem rozwinę i tylko Wam pokażę, jak się zakręciło. Są śliczne. Myślę, że to jest właśnie fajny pomysł na stosowanie olejków i wtedy właśnie te ciepłe wałeczki, to one nie wysuszają włosów, tylko powodują to, że te olejki się fajnie w te włoski wchłoną, nie? Tak na ciepło, tak mi się wydaje. Specjalistą od włosów nie jestem, specjalistą, specjalistką. Jestem po prostu, powiem Wam, że na wałkach to bardzo, nie tyle się znam, co bardzo dużo wałków zawijałam w swoim życiu na swoje włosy. Bardzo dużo. I lubię włosy z wałków. To już też gdzieś tam mówiłam, że lubię włosy nawijane na wałki. Bardzo bym chciała mieć Aśką właśnie swoją toaletkę, w której bym te wałeczki wszystkie i różne takie kosmetyczne rzeczy miała w jednym miejscu, mogła usiąść i oddać się chwili piękności. Może jeszcze dzisiaj nagram Wam ten filmik o tej diecie surowej. Skoro mam już teraz takie włosy, to warto by było je wykorzystać, nie? Jeszcze gdzieś jeden wałek musi być na mojej głowie. Tu jest, dobra. Okej, ostatni. O! I co? No i teraz trzeba troszeczkę, wiecie co, nie? Troszkę odczekać. One tak po godzinie gdzieś tam to będą takie fajne. Teraz tutaj ten wałeczek, który tu miałam, tego rozdzielę na pół, żeby nie było widać wałków. No, trochę myślę, że trzeba poczesać, ale teraz tak oczkami, palcami je przeczeszę. Trochę mi się elektryzują, powiem Wam, nie wiem dlaczego, ale zaraz na dole mam taki tam jakiś żel, coś tam trochę je potraktuję żelem. No,
I tak wyglądam. Elektryzują się, ale nie szkodzi. Pewnie tego nie widzicie i tak w tym. Także tak wyglądam. Lolita normalnie. I tym pokręconym sposobem żegnam się z Wami. Tak. Pewnie jest winę, jak zwykle ja, nie? Zwłaszcza do kuchni pewnie jest winę. Ale właśnie jak coś wyjdzie, to też będzie tak fajniej wyglądało, nie? Niż takie proste, no. Także tyle. Także tyle, kochani, na dzisiaj, bo już jest ponad godzina. Życzę Wam dużo wszystkiego najlepszego, dużo miłości. Pracujcie nad sobą, w sensie takim nad zrozumieniem drugiego człowieka. Nie bądźcie, jak się mówi, nie reagujcie zbyt szybko. Dajcie czas drugiej osobie na to, żeby się wypowiedziała i postarajcie się ją zrozumieć. I naprawdę najważniejsza, chyba najważniejsza zasada, którą warto się w życiu kierować, to jest, żeby traktować innych tak, jakbyśmy chcieli być sami traktowani. Myśleć o innych tak, jakbyśmy chcieli, żeby o nas myślano. Kochać innych tak, jakbyśmy chcieli, żeby nas kochano. Ważne, nie? Trzeba o tym sobie powtarzać, 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 aż poczujecie to wewnątrz i wtedy, jak zaczniecie się do ludzi uśmiechać, ludzie zaczną się uśmiechać do siebie. Jak zaczniecie drugim ludziom życzyć dobrze, ludzie zaczną życzyć dobrze Wam. Jeśli zaczniecie pomagać innym, inni zaczną pomagać Wam i kółko zacznie się kręcić z tego, w którym na przykład myślicie, że nikt Was nie lubi, na to kółko, gdzie będziecie się czuli, że macie cały świat pełen przyjaciół. Energia musi krążyć. Jeśli każda energia krąży, mało tego, ona krąży. Jeśli będziecie dobrą energię wysyłać, to ona zrobi duży okrąg i do Was wróci. Ale jeśli będziecie złą energię wysyłać, to ona też do Was wróci. Jeśli nie będziecie, będziecie się w sobie zamykać, to zostaniecie sami, bo ta pustka do Was wróci. Dlatego nie warto trzymać w sobie. Warto wychodzić do ludzi i nawet jeśli spotkacie kogoś, kto będzie taki, jakby to powiedzieć, niezbyt otwarty, bo przecież nie wszyscy muszą się do Was uśmiechać, tak? Bo to też nie o to chodzi, że tak będzie. Ale powiedzmy, jeden się nie uśmiechnie, bo on może dopiero będzie pracował nad sobą. Może jak ktoś... Ja pamiętam, że jak byłam kiedyś i ktoś się do mnie uśmiechnął na ulicy, to ja się nie uśmiechnęłam, bo ja byłam wtedy jeszcze na takim etapie, że się nie uśmiechałam, ale jak wróciłam do domu, to ja nie mogłam o tej osobie zapomnieć, bo ja myślałam sobie, Boże, ona się do mnie tak uśmiechnęła, jakby mnie lubiła. Ona mnie lubiła, polubiła mnie za coś. Nie wiem, uśmiechnęła się do mnie. Pamiętam, że nie mogłam zapomnieć takiej osoby, która się do mnie uśmiechnęła. I potem zaczęłam się uśmiechać do ludzi i myślę sobie, że w tej chwili ludzie się do mnie uśmiechają. Ja jak idę ulicą, to ja jestem cały czas uśmiechnięta. I tego Wam życzę. Uśmiechajcie się do innych, do świata i ten uśmiech dostaniecie z powrotem. I serce, i miłość, i wszystko do Was wróci. A ja już kończę, bo na liczniku mam godzinę 3, troszkę wytnę, ale i tak długo, długo, długo. Także buziaki, uściski i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Na razie! Ale tyły, nie? Klamka, klamka. Ale nie szkodzi, Wy jesteście przyzwyczajeni do mnie. No, teraz mam włosy, co? Lubię takie włoski, ale ja nie jestem przyzwyczajona do chodzenia w takich włosach, wiecie co, nie? Ja to muszę mieć widoczność, jakbym miała cokolwiek robić, jak ja nic nie widzę teraz, nie? Może grzywkę sobie obetnę, zanim obetnę te włosy, a może ich nie obetnę, nie wiem. Ale myślę, że mając trochę włosów, bo mam dużo mniej niż kiedyś miałam, ale mając te trochę włosów powinnam o nie dbać i jakoś je eksponować troszkę, to myślę, że też by Wam się przyjemniej patrzyło na te filmiki, nie? Ale widzicie co, leniwa jestem? Albo po prostu, nie, ja nie jestem leniwa, bo to nie jest wcale dużo roboty, bo ja teraz siedziałam i gadałam do Was, a mogłam na przykład, nie wiem, zawinąć sobie szybko wałki i sprzątać w kuchni, przygotować sobie kuchnię, wałki zdjąć i już jestem gotowa do nagrywania jakiegoś kuchennego filmu, nie? Wcale nie musiałam tu siedzieć, ale chciałam, bo chciałam.
bo ja wszystko nagrywam tylko dlatego, że chcę, a nie muszę. I te filmiki gdzieś tam po prostu zawsze takie u mnie będą. No i po co gadam jeszcze, jak już skończyłam? Na razie!